Cześć, to jest kolejna pięciominutówka. I wiecie, te pięciominutówki powstają tak, że czytam tekst, który wydaje mi się, że doskonale znam, i nagle w tym tekście znajduję myśl, która wydaje mi się świeża. Albo przynajmniej zmienia moją perspektywę w patrzeniu na coś, co wydaje mi się jako dla chrześcijanina oczywiste. I tak też było dzisiaj. Tekst, który się zaczyna Skąd wojny i starcia między wami, i nagle odpowiedź, która jest dla mnie zaskakująca. 5 minut mam, już minęło z tego 40 sekund, żeby wam o tym opowiedzieć, więc po czołówce wyjaśnię o co chodzi. W liście Jakuba czytamy taki tekst, czwarty rozdział od pierwszego wersetu. Skąd wojny i starcia między wami? Czy nie wynikają one z waszych namiętności, które toczą walkę w waszych członkach? A potem przez następne dwa wersety, to jest w mojej Biblii aż ponad siedem linijek. Paweł streszcza coś, co jednym słowem można by było wyjaśnić jako deficyt. Pożądacie, nie macie, zabijacie, zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i wszczynacie spory, a nie macie, bo nie prosicie. A nawet gdy prosicie, nie otrzymujecie, ponieważ prosicie niewłaściwie, chcąc to spożytkować na zaspokojenie swoich pragnień, deficytów, czy w tym tekście powiedziane chcąc zaspokoić swoje namiętności. I teraz coś, co mnie uderzyło, to. Ta cała wymienianka, która streszcza w zasadzie albo opisuje kondycję człowieka, który w środku jest deficytowy, pusty, to jest opis braków, opis czegoś, czego nie, nie ma. I Paweł na początku wyjaśnia, po co za chwilę się wydarzy ten opis deficytów. Zrozumcie, skąd się biorą spory między wami, skąd się biorą spory między chrześcijanami nie z doświadczenia sytości, nie z doświadczenia pełni, nie z doświadczenia spełnienia, nie z doświadczenia zaspokojenia, ale z deficytów. Prosicie, nie macie, wszczynacie spory, ciągle wam brakuje. Gdybyście byli w środku pełni, nie wszczynalibyście sporów. Te spory są efektem pustki w środku. To są efektem walczących w nas was namiętności, mówi Paweł, czyli pożądań. A pożądanie jest efektem braku. Nie pożądasz czegoś, co masz pod dostatkiem. Obojętnie, czy pożądasz... Innych osób, czy pożądasz uznania, czy pożądasz pieniędzy, jakiekolwiek są twoje namiętności, to pożądanie jest efektem braku. Więc w tym sensie to, co tutaj przetłumacz, przetłumaczył jako namiętności walczące w człowieku, inaczej pożądania, to efekt braku. Natomiast z doświadczenia sytości, pełni, zaspokojenia nie wynika kłótnia i walka. Nie wiązałem tak tego z tym, natomiast ten tekst. Rzucił mi takie nowe światło i zobaczyłem, że to takie proste pytanie w czwartym rozdziale listu Jakuba, które się zaczyna: Skąd spory i kłótnie między wami? W odpowiedzi rozwija się wypowiedź pod tytułem, bo w środku jesteście puści. Nieraz myślimy, że odwrotnie że spory wynikają z pełni że nie wiem, mam pełne poznania, pełne wiedzy, więc rozpoczynam jakąś walkę o to, bo wiem lepiej. Nie. Czegoś mi w środku brakuje, może uznania, może zachwytu, może zrozumienia, może nie wiem, no, czegoś mi w środku brakuje, może władzy, czegokolwiek i z tego właśnie rodzą się kłótnie i spory. Więc jeśli spotykamy ludzi, którzy naprawdę w środku są pełni pokoju, pełni takiego zaspokojenia, nasycenia się Panem Bogiem, mają to doświadczenie spełnienia, doświadczenie pełni, doświadczenie pokoju przed Bogiem, to bez wątpienia, ile by ci ludzie nie wiedzieli, jak głębokie by nie mieli poznanie, to nie będą ludzie, którzy wszczynają walki i spory. Bo ci, którzy wszczynają walki i spory w środku, jeżeli wierzyć listowi Jakuba, najprawdopodobniej są puści i różne porządliwości, różne namiętności toczą w nich walkę i tak się to przejawia. Dobrego dnia i dbajcie o to, żeby zawsze być w syci swojego życia przed Panem Bogiem. Tego, co Pan Bóg w naszym życiu działa, co do nas mówi, tego jest tak wiele, że kiedy się tym nasycimy i znajdziemy w Bożej bliskości pokój, nie będzie w nas w środku tego doświadczenia deficytu, braku, a potem targających naszym życiem namiętności, które pokój zamieniają w wojnę. Dzięki za to, że też udostępniacie te odcinki dalej, że subskrybujecie ten kanał i że tutaj się co tydzień spotykamy właśnie na takie pięciominutowe inspiracje. Moje pięć minut już minęło. Do zobaczenia.